Dzień dobry, dzisiaj śniadanie. Szybkie. Mam jajecznicę ze szczypiorkiem. O, jajecznicę ze szczypiorkiem, proszę bardzo. Tak. Pomidory. Biały chleb. Ale mówić będę. Uwaga. O Francuzach. O Francuzach, którzy stworzyli ten niesamowicie intrygujący obraz. Być może jest w tym element lesbijski, a być może kryje się za tym jeszcze inna tajemnica. Ale, żeby nie jeść, nie pić i nie pieprzyć. W czasie mówienia najpierw zjem, a potem wam opowiem, ok? No. Ja już jestem po śniadaniu. Zresztą na talerzu mam też piękny motyw, taki wiejski. Tutaj chłop idzie za koniem i orze pole. Sam tego nie robiłem nigdy w życiu. No ale wiem, że są ludzie, którzy to robią. Oni mieszkają na wsi i zajmują się rolą. Inną rolą niż ta rola w teatrze. Natomiast dziś przeniesiemy się na dwór Henryka III i IV od razu. Ten obraz, który pokazywałem wcześniej, niezwykle intrygująca praca, która być może pokazuje lesbijski kontakt między dwoma kobietami, a być może pokazuje jeszcze coś innego, o czym zaraz będę mówił. Ta praca powstała pod koniec 1590, to będzie XVI wiek, pod koniec XVI wieku, to jest przełom XVI i XVII wieku, na dworze Fontainebleau. Zamek Fontainebleau stworzył całą szkołę malarską renesansową. Tam było wielu artystów, którzy malowali po prostu na potrzeby tego gigantycznego pałacu, zamku królewskiego. Franciszek I Walezjusz stworzył jakby tę kolekcję sztuki, która potem podlegała różnego rodzaju dziwnym wydarzeniom. Między innymi została zdziesiątkowana. Fantastyczne zupełnie prace, które tam wisiały, zostały zdziesiątkowane przez Annę Austriaczkę, która pod koniec XVII wieku postanowiła wiele z nich spalić, uznając je za niestosowne, niezgodne z, no nie wiem, z moralnością. Na szczęście ten obraz się uchował, choć wiele podobnych obrazów do tego zostało zamalowanych przez innych artystów, którzy wykorzystywali te blejtramy po prostu do tego, żeby malować kolejne płótna. Ten się zachował i pokazuje pewnego rodzaju modę, która wtedy panowała, czyli modę pozowania nago. Otóż wiele z tych ważnych kobiet, ale także mężczyzn, nawiązywało do klasycznej sztuki i próbowało pozować jako na przykład nimfy albo boginie ateńskie i tak dalej, wychodząc z wody i tak dalej. Natomiast te dwie kobiety pozują ewidentnie w wannie. Ja może odwrócę ten obraz, żeby go było tutaj trochę widać. One pozują w wannie. Jedna trzyma drugą za sutek. To jest taki ruch, który całkowicie zniewala naszą wyobraźnię i zastanawiamy się, o co chodzi między tymi dwoma kobietami. W tle jeszcze jedna komnata, w której siedzi chyba jakiś rodzaj kobiety, która jest chyba służącą, która coś wyszywa. Za nią, uwaga, lustro, w którym nie ma odbicia. Czarne lustro znamionujące śmierć. A tu zasłaniająca ogień życia. Katafalk albo trumna przykryta takim zielonym, ciężkim aksamitem. No też raczej wskazująca na coś niepokojącego. W ówczesnych czasach kąpano się niechętnie. Europejczycy, którzy pojechali do Ameryki, przywieźli stamtąd straszną chorobę, która nazywa się syfilis. Europa wtedy cierpiała na syfilis i lekarze odradzali kąpiele. A kontrreformacja, która zacisnęła ten moralny pas, spowodowała, że ludzie także niechętnie pokazywali się nago. Uznano to za rzecz dość niemoralną, nieetyczną. I w rezultacie
publiczne łaźnie zostały właściwie zlikwidowane, tak jak w średniowieczu. Ludzie się kąpali chętnie, korzystali z tych źródeł zdrowia i życia i młodości, tak później w renesansie nagle wszyscy zaczęli cuchnąć i się pudrować. Wtedy ten zwyczaj make-upu doszedł do swojego chyba szczytowego rozkwitu. Kobiety wyrywały sobie brwi, malowały na tym cieniutkie kreski, pudrowały twarze na biało, zresztą nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Włosy, niezależnie od tego, jaki miały naturalny kolor, pudrowano i bliczowano na blond. Te dwie kobiety, jak widać, mają rozjaśniane włosy. Obie mają fryzury bardzo takie no, misternie zrobione. Widać, że żadna z nich nie chciałaby takiej fryzury zanurzyć pod lustro wody. Zresztą wcale nie jest powiedziane, że one kąpią się w wodzie. Wtedy zapanowała moda, żeby kąpać się na przykład w mleku. Albo tak jak słynna księżna węgierska, kąpać się, uwaga, w krwi zamordowanych dziewic. Księżna węgierska zrobiła to w roku 1610, proszę sobie wyobrazić. Mój telefon dzwoni. Halo? Dzień dobry. Cześć, Małgosiu. Dobry, moja ulubiona kolego. Słuchaj. Tak? Nie, jeszcze nie. Za chwilę wychodzę. A, ty na rowerze jedziesz. Tak. To prawda, absolutnie. No tak, wiadomo, no. Super, jasne. Dziękuję ci, Małgosiu, jesteś taka cudowna. Marzyłem o tobie całą noc. Słuchaj, w takie detale nie wchodzę. Ale słuchaj, pamiętasz, że w nieznośnej lekkości bytu... Dobrze, nic jej nie mów w takim razie. Dam ci znać. Tak, pa, pa, cześć. No dobra. Okej. Wracamy do naszej rozmowy. Te dwie kobiety. Teraz pytanie jest, kim one są? Otóż, okazuje się, że ta dziewczyna po prawej stronie, to w tym momencie, gdy był malowany obraz, 26, 27, 25, trudno powiedzieć, letnia Gabriela Destre. Ja nie znam francuskiego, więc do końca nie wiem, jak się wymawia to nazwisko, ale myślę, że jakoś tak. Destre. Być może to jest jakaś jej koleżanka księżna, a być może po prostu jej siostra, Julianna Destre. Ta młoda dziewczyna przybyła na dwór Henryka III, który to dwór tonął w intrygach seksualnych, skandalach, romansach itd. Natomiast jej przyszły, nie doszły jeszcze wtedy, kochanek, czyli Henryk IV, dopiero walczył o schedę po Henryku III, jako że sam był protestantem, a Francja wtedy była pogrążona w wojnie domowej między protestantami i katolikami. Henryk IV, żeby osiąść na tronie, musiał najpierw swoje państwo zdobyć. Henryk III był Walezjuszem. Henryk III był Walonsem, Valois, czy jak to się nazywa po francusku, a Henryk IV Bourbonem. Więc to wszystko się mieszało i Henryk IV, konkubent, kochanek Gabrieli Destre, miał już wtedy żonę. Mało tego, ożenił się z królową Margot przed narodzeniem się Gabrieli. Takie to były wtedy sytuacje. Natomiast Gabriela natychmiast podbiła jego serce. Z królową Margot, zresztą królową Margot, tą właśnie, którą opisał Aleksander Dumas w swojej książce. Więc z królową Margot nie za bardzo się kochał, żyli raczej, to było małżeństwo na odległość, natomiast młoda, przepiękna dziewczyna zdobyła jego serce i szybko zaczęła mu rodzić dzieci, bękartów. Mało tego, ta dziewczyna, Gabriela, była już wtedy mężatką, a ożeniła się, uwaga, z koniuszym króla. Niezwykle przystojnym człowiekiem, który musiał zrezygnować z żony na rzecz swojego szefa, czyli Henryka IV. Henryk IV tak się zakochał w tej dziewczynie, że postanowił się z nią ożenić. Unieważnił małżeństwo
Gabrieli z koniuszym i także próbował unieważnić swoje małżeństwo, co oczywiście było niekończącym się źródłem różnego rodzaju komentarzy zjadliwych, nienawistnych itd. Można powiedzieć w skrócie, że Gabriela, która notabene położyła kres wojnom religijnym we Francji, Gabriela nie cieszyła się powodzeniem i popularnością, raczej przypisywano jej wszystkie najgorsze rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. I proszę zauważyć, że Gabriela trzyma w palcach pierścień. I to jest pierścień koronacyjny króla. To jest symboliczny pierścień, którym Henryk IV został władcą Francji. W tym pierścieniu jest władza królewska nad krajem. I to właśnie Gabriela trzyma ten pierścień jako pierścień zaręczynowy. Natomiast siostra trzyma ją za sutek. Nie dlatego być może, że jest to związek lesbijski, choć wtedy na dworze Henryków III i IV wszystko się mogło zdarzyć. Wszystkie możliwe kombinacje były możliwe właśnie. Natomiast ona tym gestem zapewne wskazuje na to, że Gabriela jest w ciąży. W ciąży. Proszę zauważyć, że te ciała są posągowe, proste. Piersi są małe, twarze są białe, wszystko jest marmurowe. W zasadzie ma się wrażenie, że nie są to kobiety. Dlatego, że ówczesna etykieta wskazywała na to, by ciało było zasłonięte. Z dworu hiszpańskiego na dwór francuski przyszła moda gorsetowa. Kobiety chowały się w gorsety bardzo sztywne, były obwieszone ciężką biżuterią. Można było pokazywać tylko ręce i twarze. Wszystko nie było, w ogóle się nie opalano, ręce były chowane w rękawiczki i tak dalej. Czy Gabriela urodziła te dzieci? Otóż tak, Gabriela urodziła Henrykowi 4 dzieci. W tym ostatnie niestety urodziło się martwe. I Gabriela była pewna, że osiądzie na dworze francuskim i król Henryk obiecał jej ślub. Wysłał ją do Paryża, gdzie miała na niego czekać. Wręczył jej ten pierścień zaręczynowy i zaraz po świętach wielkanocnych w kwietniu 1599 roku mieli wyjść za siebie. Miała nastąpić ta ceremonia. Gabriela nocowała u wielkiego bankiera florenckiego w Paryżu, korzystała z jego gościnności i wtedy zapadła na ciężką chorobę. Nie wiadomo dlaczego. Myślano, że to choroba gastryczna, że to jakieś zatrucie pokarmowe. Natomiast Gabriela czuła się coraz gorzej i 9 kwietnia 1599 roku doniesiono królowi, że Gabriela nie żyje. W rzeczywistości zmarła dzień później, 10 kwietnia. Ta różnica w datach może wskazywać na to, że Gabriela po prostu została otruta, a ludzie, którzy donosili królowi, że Gabriela już nie żyje, wiedzieli o tym, że umrze, gdyż sami o to zadbali. Niezwykła miłość, przepiękna historia, totalny obraz, genialne śniadanie, początek cudownego dnia. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Niech ten dzień będzie pełen energii, pomimo chmur, które są na niebie. Wszystkiego dobrego. Cześć.